Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Sebastian Kwiatkowski, witamy z wnętrza Karens czwartej generacji. Warunki dzisiaj naprawdę bardzo wymagające. Duży deszcz, bardzo dużo kałuż akurat w tym miejscu, w którym jedziemy. Ale samochód prowadzi się dobrze, samochód radzi sobie oczywiście. I co istotne, wycieraczki reagują, bo jest tutaj czujnik deszczu. Im większe opady, im bardziej obfite, tym wycieraczki pracują szybciej. Chcesz w ten sposób powiedzieć, że to jest auto bardzo, bardzo wielofunkcyjne. To auto dla rodziny na wakacje. Taki mini SUV, który ma mnóstwo schowków, mnóstwo bardzo przydatnych, praktycznych gadżetów. No i może stać się domem dla rodziny na całe wakacje z powodzeniem, jak nie na dłużej. Temu samochodowi rzeczywiście niczego nie brakuje. No i co istotne, to auto również zrywa z takim stereotypem Kik, auta średnio wykonanego, dosyć siermiężnego. Jeśli spojrzycie Państwo na to wnętrze, ja w pierwszym odruchu myślałem, że jestem w środku Volvo, chociaż widać pewne elementy, tanie, delikatne plastiki, które kombinują z piękną skórą wykończenia boczków. No, jest tu jeszcze trochę do robienia, ale jeśli chodzi o ogólny wizerunek, bardzo dobry. Rzeczywiście, zgodzę się z tym, że wizerunek ogólny jest bardzo dobry, ale to porównanie do Volvo troszeczkę Pan przesadził, Panie Sebastianie, co najwyżej Ford, ale jeśli chodzi o wnętrze, to rzeczywiście jesteśmy zadowoleni. Za 90 tysięcy w przypadku auta, które testujemy, dostajemy samochód o silniku 1.7 diesel, 136 koni mechanicznych, autodynamiczne, naprawdę wystarcza, za niewielką dopłatą 2000 zł możemy poprosić o wersję 7-osobową i te wszystkie dodatki, które naprawdę niewiele kosztują, są w stanie zadowolić. Multimedia rozbudowane, wersja zimowa, która z podgrzewaną nawet kierownicą kosztuje i podgrzewanymi fotelami niewiele, ponad 1000 zł. Jestem pod wrażeniem rzeczywiście taniości dodatków, chociażby klimatyzacja, 1500 zł dopłaty to żadne pieniądze, a dostajesz jeszcze jonizator powietrza, czymkolwiek jest. Drodzy Państwo, Kia Carens czwarta generacja, polecamy przynajmniej przetestować, pojeździć samochodem, naprawdę warto. Chociaż za dobrze wyposażoną wersję trzeba zapłacić około 100 tysięcy złotych, to już są dosyć konkretne pieniądze, ale auto na pewno robi wrażenie. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.